Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Wasiołek, jestem piłkarzem Białego Orła. Dzisiaj graliśmy w Wanda Park, piękna murawa, graliśmy z drużyną Renegades Royal Oak. Mecz się skończył wynikiem 3-1. No, pierwsza połowa była dość dobra, niestety straciliśmy bramkę, ale do szatni na 1-1 wyrównaliśmy. No, grało się dość dobrze. Dobra murawa, jak widzimy, wykoszone, pięknie przygotowali nam. A druga połowa, strzeliliśmy dwie bramki, no i mecz się zakończył dobrym wynikiem dla nas. Dobra gra naszego zespołu, niestety mieliśmy jedną kontuzję, ale jakoś to musimy naprawić. Dzień dobry Państwu, moje imię jest Teresa Kosecki, jestem menadżerką od paru lat najstarszej drużyny juniorów U15, to znaczy poniżej 15 lat. A właśnie skończyliśmy mecz wygraną 3-1 dla nas. Jesteśmy w trakcie, w połowie sezonu. Wszystkie mamy jeden zremisowany mecz, 4 wygrane. Zostało nam 6 meczy, z tego 3 w Wanda Parku. Bardzo zapraszamy do Wanda Parku wszystkich kibiców piłki. A jeden z ostatnich meczy będzie na pikniku Białego Orła. To jest 7 czerwca o godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Po wygranym meczu z drużyną z Royal Oak rozmawiamy z trenerem drużyny U15, Radkiem Papieżem. Dzień dobry Radku, powiedz nam może parę słów najpierw o wczorajszym meczu, który, jak słyszałem, zremisowaliście. No tak, jeśli chodzi o wczorajszy mecz, to zakończył się remisem 1-1. Był to dosyć ciężki mecz. Graliśmy z drużyną z Flint. Najprawdopodobniej troszeczkę warunki atmosferyczne nam nie pomogły też. No i sam fakt, że mamy problemy kadrowe w drużynie w tej chwili, jeśli chodzi o naszą kadrę, jest bardzo, bardzo zawężona, że tak powiem. Także w drugiej połowie graliśmy praktycznie w dziesiątkę. Jeden z kontuzjowanych zawodników, Sian Kosecki, praktycznie ledwo co się poruszył na boisku. I między innymi dlatego nie udało nam się dowieść tego wyniku zwycięskiego do końca meczu. Do przerwy prowadziliśmy 1-0, w drugiej połowie drużyna z Flint wyrównała. Jak słyszałem, jesteście w tej chwili chyba prawdopodobnie najlepszą drużyną w lidze. Wygraliście 4 mecze, jeden zremisowany. Może powiesz nam o dzisiejszym meczu. Dzisiejszy mecz zakończył się sukcesem 3-1, może parę uwag. Oczywiście. No, dzisiejszy mecz mieliśmy założenia dosyć proste przed meczem, żeby po prostu zaatakować od pierwszych minut i nie pozwolić drużynie z Royal Oak rozwinąć skrzydeł, że tak powiem, bo wiedzieliśmy, że jeden z takich mankamentów naszej drużyny to jest taki właśnie, że w każdym meczu praktycznie stwarzamy sobie bardzo dużo sytuacji bramkowych i jeżeli ich nie wykorzystujemy, szczególnie na początku meczu, no to później ta drużyna przeciwna przeważnie zaczyna sobie stwarzać jakieś, no zaczyna nabierać wiary po prostu i gra nam się o wiele gorzej. Dzisiaj to się właśnie też jakby sprawdziło, żeśmy przez dłuższy czas po tym naszym jakby nawale ataków w pierwszych 10-15 minutach drużyna z Royal Oak strzeliła bramkę, taką skontrowali nas, no i prowadzili przez dłuższą część pierwszej połowy 1-0, a później no, udało nam się oczywiście w drugiej połowie, pod koniec pierwszej połowy zdobyliśmy bardzo ważną bramkę na 1-1 i w drugiej połowie dołożyliśmy dwie bramki, chłopcy zmieniliśmy troszeczkę taktykę, chłopcy się bardzo dobrze do tego dostosowali, no i widzieliśmy wyniki tego. Kogo byś wyróżnił z drużyny w dzisiejszym meczu? Cała drużyna zasłużyła na pochwałę na pewno, szczególnie w drugiej połowie meczu. W drugiej połowie meczu w obronie dobrze żeśmy zaczęli, tak jak mówiłem, zaczęliśmy się ustawiać bardzo dobrze, także Filip Buniewicz, Bartek Kowalewski na pewno i Kevin Chęciński, cała trójka obrońców zagrała dosyć dobrze. Tam bodajże tylko jedną sytuację sobie Royal Oak stworzył w drugiej połowie, a w pierwszej no, było parę takich groźniejszych. No i oczywiście chciałbym pochwalić Kubę Kanińskiego też, bo grał z kontuzją, nie był w pełni sprawny. Dzisiaj też strzelił bodajże jedną z tych trzech bramek. No nie wiem, no ciężko wyróżnić kogoś. Paweł też dołożył jedną z bramek, także
No nie, no ciężko wyróżnić się z wszystkich. Aha, no bym wyróżnił jedną, może mamy również dziewczynę w drużynie, Cassidy Mikula, i niestety załapała kontuzję w drugiej połowie i nie mogła już wyjść na drugą połówkę, ale właśnie dzięki niej jakby drużyna się obudziła pod koniec pierwszej połowy i w sumie chciałbym ją wyróżnić. Właśnie miałem zadać pytanie odnośnie nowej twarzy w zespole, ale wyjąłeś mi to z ust. Może poinformujmy od razu wszystkich, że 15 czerwca odbędą się tryout do drużyny Radka, czyli to będzie w tej chwili U16, tak? U16, tak. Tak, to będzie drużyna U16, jak również oczywiście w ten sam dzień odbywają się tryouts do innych drużyn. U13, co tam mamy, U11, bodaj. U8, no U9 praktycznie, tak? Będzie na przyszłość. U8? Okej. Okay. I U8. No i oczywiście, jeżeli są chętni do innych grup wiekowych, no to ja myślę, że klub jest otwarty na to, żeby otworzyć drużyny, zorganizować drużyny w innych grupach wiekowych. No a jeśli chodzi o nasze drużyny, to właśnie bardzo zachęcam, bo mamy właśnie takich zawodników, jak tutaj za mną stał. Bartek. Nie, po prostu mamy, tak jak powiedziałem, małą kadrę i w tej chwili, no, jak ktoś załapie kontuzję, jest bardzo ciężko, także zachęcamy bardzo, proszę o kontakt. A może byś, korzystając z okazji, wytłumaczył nam, na czym takie tryouts polegają i w ogóle jaka jest procedura tego? No oczywiście, jeśli chodzi o tryouts, no to procedura jest bardzo prosta, przeważnie każdy klub, my również tak najprawdopodobniej to zorganizujemy, że są jakby dwie sesje tych tryouts i ktoś, można wypełnić formularz u nas w tej chwili na website whiteygolesc.com, gdzie można się zarejestrować, tak zwane pre-registration zrobić. No i później można też zarejestrować się tutaj na miejscu, każdy dostaje tam numerek i no i po prostu później mamy sesję treningową, w zależności jak dużo dzieci się pokaże. Czasami to jest rozbite na taką normalną sesję treningową, czasami po prostu mamy jakieś gierki małe, 4x4, no różnie. Zależy właśnie od ilu, naprawdę zależy od ilu osób się pokaże na tryout. Dziękujemy bardzo za wywiad panu trenerowi ze stadionu Wanda Park dla telewizji Detroit, Max Ciszek, whiteeaglessc.com. Zapraszamy na kolejne mecze White Eagles.